Cześć, Łukasz Kot z tej strony. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam trzy bardzo proste testy, które pomogą Wam w diagnostyce zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Oczywiście testy te nie dają nam 100% pewności. Takie badanie, jeśli te testy wychodzą nam pozytywnie, jeśli mamy dodatni objaw, to oczywiście warto wtedy udać się do fizjoterapeuty, a także wykonać chociażby proste badanie obrazowe, jakim jest zdjęcie RTG. Testy te, co ważne, warto, aby wykonać wszystkie. Jeśli we wszystkich będziemy mieć dodatni objaw w jednym biodrze, wtedy rzeczywiście mogą one świadczyć o jakichś zmianach zwyrodnieniowych w naszym biodrze. Warto też pamiętać, że te zmiany rzadko kiedy występują symetrycznie, więc na ogół, jeśli będzie gdzieś wychodziły jakieś zmiany w stawie, oczywiście mogą one być w dwóch, ale przeważnie w którymś z nich będą one nieco bardziej nasilone. Warto także pamiętać jeszcze przed wykonaniem tych testów, że testy muszą być wykonane w miarę, powiedzmy, jak na domowe warunki, obiektywnie. Czyli jeśli wykonujemy na siedząco, to zawsze powinniśmy siedzieć tak samo, żebyśmy nie byli zgięci, pochyleni gdzieś do boku. Jeśli wykonujemy w pozycji stojącej, to także nasza postawa powinna być prawidłowa. Powinniśmy wykonywać je, albo jeśli wykonujemy w obuwiu, to oba wykonywać w obuwiu. Jeśli bez, to oba testy wykonywać bez obuwia. Ból, którego się spodziewamy w tych testach, to najczęściej, choć nie zawsze, ale najczęściej będzie to ból w obrębie samego biodra, głównie z przodu i z boku. Oczywiście ten ból może rzutować nam w inne okolice, ale także jeśli jest zwyrodnienie, często przykurczone są mięśnie w obrębie stawu biodrowego i także one mogą dawać nam tutaj pewne objawy. Ale przejdźmy już do samych testów. Pierwszy test, siedzimy sobie, nie musimy oczywiście siedzieć tak jak ja, możemy usiąść sobie na krześle. Ważne, żeby nasza postawa była wyprostowana. Zakładamy nogę na nogę, tak żeby kostka jednej nogi była w okolicy stawu kolanowego drugiej nogi. Jeśli to nie będzie bolesne już, to możemy spróbować to kolano troszeczkę docisnąć, tak byśmy chcieli je docisnąć w kierunku do podłogi. Jeśli będzie objaw zestawu biodrowego, to najczęściej będzie on gdzieś zlokalizowany głęboko w stawie. Tak, może to być kłujący ból. I oczywiście wykonujemy to samo po drugiej stronie. W tym teście oprócz bólu możemy także odczuwać jakieś rozciąganie, tak, szczególnie ze strony mięśni przywodzicieli. Tak, ale rzeczą, której szukamy, to oczywiście ból w stawie biodrowym. Ból, w którym z nich jest albo w ogóle w jednym występuje, albo w którym z nich jest po prostu większy. Teraz następna rzecz. Musimy sobie stanąć, można się podeprzeć o coś, żeby mieć tutaj też podparcie. I musimy wykonać takie szerokie obwodzenie naszym biodrem. Najlepiej kilkukrotnie. Od wewnątrz do zewnątrz, ale także od zewnątrz do wewnątrz. Czego tutaj szukamy? Szukamy ograniczenia ruchu, czyli mniej więcej patrzymy, czy ten ruch wygląda podobnie w jednym biodrze i w drugim, ale także szukamy bólu. Tak, czyli ograniczenie i ból występujący wyraźnie po którejś ze stron może nam świadczyć o chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego. I jeszcze jeden test, według mnie ma najbardziej obiektywny i nie pamiętam, żeby pacjent ze zmianą zwyrodnieniową w stawie biodrowym nie odczuwał bólu przy tym teście. Gdzie musimy zrobić coś takiego, że klękamy sobie na jednym kolanie, drugie kolano przywodzimy troszeczkę do środka i pochylamy się do przodu. Czyli wykonujemy bardzo dużą kompresję w stawie biodrowym, w przywiedzeniu i w zgięciu. Możemy pulsować, możemy pogłębiać ten ruch, albo możemy nawet chwileczkę zostać w tym ruchu. I oczywiście wykonujemy to samo po drugiej stronie. Czyli lekko kolana do środka. I teraz pochylam się na to kolano. Mogę nawet jeszcze troszeczkę zrotować swój tułów. Bardzo duża kompresja w stawie biodrowym. W przypadku zmian zwyrodnieniowych praktycznie zawsze to
będzie bolesne. To były trzy bardzo proste testy, zajmą Wam one chwilę, a mogą dać już Wam pewną wskazówkę, co jest przyczyną Waszych dolegliwości bólowych. Co robić dalej? Przede wszystkim udać się do fizjoterapeuty i jeśli stan, jakby nasilenie tych zmian, poziom zaawansowania tych zmian będzie umożliwiał rehabilitację i będzie szansa, że obędzie się bez endoprotezy, to rozpoczynajcie ją jak najszybciej, a jeśli wymagałoby to wymiany stawu biodrowego, to po prostu zrobicie to szybciej i będziecie cieszyć się dalej po prostu życiem bez bólu biodra. Dzięki za Twój czas. Do zobaczenia.